Cześć, hej, czołem, witam was ponownie w kolejnym filmie na kanale. I tak jak widzicie po tytule i miniaturce, nie jest to ani streszczenie, a obecnie głównie streszczenia na kanale są. Nie jest to Harry Potter, a właśnie są to streszczenia Harry Potterowe. Jest to recenzja i nie jest to też recenzja filmu, jak dotąd to było, a będzie to recenzja komiksu. Jest to komiks Gwiezdnowojenny, też jeszcze nie było na moim kanale materiałów Gwiezdnowojennych. Chciałem właśnie wprowadzić je tak jak Harry Potter, że zrobię streszczenia, a potem będą jakieś inne materiały dodatkowe. Jednak w moje ręce wpadło to cudeńko, i no nie mogę się powstrzymać, żeby po prostu nie siąść i czegoś wam o nim nie opowiedzieć. Jest to komiks z serii Darth Vader, wydawany przez Marvela, pod tytułem Prosto w ogień. Dokładnie mówiąc, jest to wydanie zbiorcze. Mamy tutaj 6 zeszytów spod serii Prosto w ogień i właśnie w takiej formie w Polsce są one wydawane. Pierwsze 5 zeszytów spod serii Mroczne Serca Sithów zostało wydanych w kwietniu tego roku, natomiast pod seria Prosto w ogień została wydana pod koniec listopada. Dobra, krótko o fabule. Cała ta seria Darth Vader opowiada o tym, co Vader porabiał pomiędzy 5 a 6 epizodem. Głównie chodzi o to, że nie przyciągnął Luke'a na ciemną stronę, dowiedział się też, że Luke jest jego synem i wokół tego ta seria się opiera. Nie wiem dokładnie, co się dzieje w Mrocznym Sercu Sithów, ale też je sobie kupię, przeczytam i może też coś opowiem. Natomiast jeżeli chodzi o Prosto w ogień, to tu się dowiadujemy, jak na całą sytuację zareagował Imperator Palpatine. Wkurzył się na Vadera, że poniósł porażkę i że jasna Stara Mocy wzięła nad nim górę. Postanowił go jakoś ukarać i przypomnieć mu, gdzie jest jego miejsce. Zesłał go na Mustafar, zniszczył jego zbroję i nasłał na niego łowcę Sithów. I Vader musiał się z nim zmierzyć i to, uwaga, bez użycia mocy. Wygląda to na dość trudne zadanie, no ale dla naszego Mrocznego Roda nie ma trudnych zadań. I z tej całej walki z łowcą wychodzi to, że Vader próbuje jakoś postawić się Palpatinowi i czegoś się o nim dowiedzieć. No jakby nie patrzeć, Vader jest taką trochę majonetką Palpatina i w sumie też tutaj trochę się o tym dowiadujemy. W ogóle, szczerze mówiąc, w tym komiksie możemy bardzo wejść w buty Vadera. To mi się zdecydowanie bardzo podoba, bo ja już jak obejrzałem właśnie Gwiezdne Wojny, to brakowało mi trochę o Vaderze. Jest on naprawdę bardzo ciekawą postacią i zasłużył na to, żeby o nim coś więcej opowiedzieć. Dlatego jak zacząłem bardziej się zagłębiać w uniwersum, to bardzo się cieszyłem z tego, że jest dużo książek, komiksów i tak dalej, i że wśród nich znajdują się właśnie te o naszym Mrocznym Rodzie. Fakt faktem, ten komiks, który zdobyłem, jest w ogóle pierwszym komiksem, jaki kiedykolwiek sobie kupiłem. Pamiętam, że jak byłem mały, to jakieś czytałem, ale to ktoś mi tam je kupił. Natomiast to jest pierwszy, który tak rzeczywiście sam sobie kupiłem i położyłem na półce. Więc styczności z komiksami nie mam. Jeżeli chodzi o książki Gwiezdnowojenne, to dopiero w tamtym roku sobie pierwsze kupiłem. Tak sobie teraz patrzę na moją półkę. Mam tu Mrocznego Ucznia, którego przeczytałem. Mam tu trylogię Koniec i Początek, którą muszę przeczytać. I mam nowelizację Nowej Nadziei. Kupiłem tak z czystej ciekawości, jak taka nowelizacja może wyglądać. Ale też mam jeszcze do przeczytania. Więc nie miałem jeszcze styczności z komiksem, a już zwłaszcza Gwiezdnowojennym. Więc też miałem tu taką trochę ciekawość, jak to w ogóle wygląda. Jeżeli chodzi o oprawę graficzną, no dla mnie to ładnie wygląda. No pewnie są komiksy, które lepiej wyglądają, ale no to jest mój pierwszy komiks, więc też nie mam jakiegoś większego innego punktu odniesienia. Pod względem fabularnym też nie mam żadnych zastrzeżeń. Dostałem to, czego chciałem. Dostałem jakieś, powiedzmy, rozbudowanie postaci Vadera i możliwość zagłębienia się trochę w niego. Bo jedyne, co widziałem w tym komiksie, to co wam powiedziałem, że będzie co robił Vader pomiędzy 5 a 6 epizodem i że ma to związek z tym, że nie przyciągnął Luke'a na ciemną stronę i ta jasna Stara Mocy się trochę w nim obudziła. I z tego, co słyszałem, ten komiks był raczej dobrze oceniany i wydaje mi się, że raczej słusznie. Mam tylko jedynie trochę problem z tym, bo wchodzimy tu w pewnym momencie na etap epizodu 9 i tego, co tam się dzieje, a za epizodem 9, tak jak większość fanów, niespecjalnie przepadam. Chociaż co do epizodu 9, to będę pewnie przy streszczeniach mówił, bo nagram streszczenia Gwiezdnych Wojen, no to epizod 9 fajnie się zaczynał, potem już szło to w niezbyt dobrym kierunku. Tutaj mamy troszeczkę rzeczy z epizodu 9, ale nie czuję tego jak w epizodzie 9, czuję to tak po prostu, że mamy tutaj coś o Vaderze i Palpatine, no bo tutaj postaci Palpatina dużo jest, no bo większość z tego się skupia na tym, że Vader jest tą majonetką Palpatina, chciałby być lepszy od niego, chciałby się go pozbyć, ale nie potrafi tego zrobić. No niestety nie ma takiej mocy i Palpatine ma nad nim kontrolę. Vader jest trochę takim niewolnikiem, chciał być kimś innym, a jest tym, kim jest. Próbuje się wydostać z tego bycia tym, kim jest, ale mu to nie wychodzi. Na końcu mamy trochę o tym powiedziane i aż jestem ciekaw, co będzie w kolejnych częściach, a wiem, że będą, bo z tego, co patrzyłem, jest na pewno część trzecia. W Polsce jeszcze nie ma. Pewnie będzie za jakiś czas. Nie wiem, jak dokładnie będzie. Mam nadzieję, że więcej, bo jak dla mnie jest spoko. Także jeszcze kilka części spokojnie, według mnie, może powstać. Wiem, że nie jest ta recenzja jakoś taka bardzo idealna, no jest to pierwszy komiks, z jakim mam do czynienia, więc nie mam też jak się odnieść do jakichś innych komiksów i sobie porównać, więc po prostu mówię, co czuję. Mi się po prostu fajnie czytało, fajna przygoda. No tutaj rzeczy z epizodu 9, trochę tutaj mi się to nie podoba, ale jest okej. Także zdecydowanie komiks polecam. Jeżeli jesteście fanami postaci Vadera, to dostaniecie tutaj jakąś fajną przygodę z Vaderem. Będzie można się bardziej w tę postać zagłębić, co według mnie jest akurat fajne, że można tak właśnie więcej o Vaderze się dowiedzieć. Także to już będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!